cielonutką natury zdobione i lata dzieciństwa. To były czasy. Gdzieś tam pokrzywa sprawiła cierpienie, gdzieś tam przez krzaki popluła się kiecka. Każdy krok naprzód to stare wspomnienie, bo to jest właśnie ulica Krawiecka. Dziękujemy, Marto. Bardzo piękny utwór. Marto, ty masz 16 lat, jak powiedziałam, i obliczyłam sobie, że miałaś 10 lat, kiedy zostały wydane twoje bajki. Powiedz, kiedy w takim razie nastąpił ten moment, że odkryłaś w sobie zdolności pisarskie? To znaczy, zdolności pisarskie to będą odkryły moi rodzice. Kiedy tylko nauczyłam się pisać, to lubiłam sobie składać kartki w pół, robić z nich książeczki, pisać w nich bajkę, robić ilustracje. No i w końcu rodzice zauważyli, że rymuję i że barwnie opisuję otaczający mi świat. No i zaczęły się różne konkursy. No i tak zostało. Znowu rodzice. Marto, co cię inspiruje? Co powoduje, że bierzesz długopis, ołówek, zaczynasz pisać? Znaczy, to nie ma jakiejś takiej ścisłej, objętej reguły. Po prostu nie wiadomo, kim mi coś szczeli do głowy i jakieś coś ubiorę słowa, ale najczęściej to jest, kiedy jestem sama, kiedy mogę pomyśleć i skupić się na jakiejś rzeczy. To wtedy jest tak. Ale niekoniecznie, kiedy ci jest smutno, bo przeważnie ludzie piszą, jak mi jest smutno. Czyli tak, jak to zwykle bywa, że pisarz, twórca czerpie inspirację właściwie ze wszystkiego. Wszystko, co dookoła się dzieje, powoduje, że tworzy się nowy materiał. Twoje bajki zostały wydane w pracy zbiorowej. Pokaż publiczności. Dzieci piszą bajki. Tytuł tej publikacji. Gratulujemy naprawdę. Powiedz, jak doszło do tego? Bo chyba coś usłyszę o rodzicach znowu. Znowu dzięki moim rodzicom, mój tata, dokładnie dzięki moim tacie. Mój tata kiedyś słuchając radio usłyszał o konkursie organizowanym przez program pierwszy Polskiego Radia i wydawnictwo Bellona. Pod tytułem właśnie Dzieci piszą bajki. No i postanowili wysłać jedną z moich bajek. No i tak się jakoś złożyło, że moja bajka była jedną z 20, które były w całej Polsce najlepsze. No i zostały wydane w zbiorowej książce. Bardzo pięknie. Teraz się zastanawiam, bo tak, twórczość literacka. Przed chwilą zapowiedziałam, że również interesuje ci muzyka i tak się zastanawiam, czy za chwilę nie zaczniesz śpiewać albo tańczyć i porzucisz te bajki i pisarstwo. Jak będzie? To znaczy, ja moją przyszłość wiążę z dziennikarstwem, ponieważ oprócz pisania wierszy, lubię też pisać jakieś felietony, streszczenia, jakieś recenzje, takie dłuższe formy pisemne. No ale oczywiście nie porzucę pisania, dalej będę pisała. Mam nadzieję, że kiedyś zajdę daleko. Czyli mam jeszcze rozwijać. W takim razie zapraszam do przeczytania jeszcze jednego utworu właśnie z tej publikacji wówczas 10-letniej Marty. Myszka i gama. Słonko dzisiaj mocno świeci. Cieszą się w tym mysie dzieci. Cieszą się myszki małe i duże. Nie zapowiada się dziś na burze. Pod pewnym kapeluszem muchomorka jest pewna mała norka, a w tej norce i gama mieszka. Coś jest niegrzeczna, lecz strasznie śmieszna. Nikt nie lubi igamy, bo ona nie słucha mamy. I gama poszła grać w piłkę, nie mówiąc nic mamie. A mama się niepokoi, jest w okropnym stanie. Myszka poszła zgielić z dziećmi na trzeczkę i aby się popisać, rzuciła do niej beczkę. I gama weszła na beczuszkę i zrobiła sztuczkę. Jedna myszka tego się bała. Spadniesz, krzyczała. I gama jej nie posłuchała. Beczka ruszyła. Tego się obawiałam, myszka jakaś mówiła. Spójrzcie tu, krzyknął mi dospad. My się dzieci spojrzały, a tam był wodospad. Dzieci krzyczały, oj, gama się bały, choć ona o nie nigdy.
Dzieci bardzo się trudziły. Lekko i gamy z wody nie wydobyłem. I gała powiedziała, ten cień jest dla mnie miły. Myszki jej wybaczyły. Z tego taki morał mamy. Słuchaj przyjaciół i słuchaj mamy. Bo gdy lubisz figle, psoty, możesz często mieć kłopoty. Proszę Państwa, kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej, reżyser telewizyjny, ma za sobą produkcję telewizji Katowice oraz telewizji Silesia. Obecnie reżyseruje i produkuje filmy korporacyjne, reklamy telewizyjne oraz internetowe, a także kończy studia uzupełniające magisterskie na Wydziale Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Przez Państwa Krzysztof Skulimowski. Witam Cię Krzysztofie, witam. Powiedz nam, jak zaczęła się Twoja przygoda z produkcją filmową? Przygoda z produkcją filmową rozpoczęła się zainteresowaniem całym filmem, jako ogółem, fabułą, reżyserią, grą aktorską. I na początku skupiłem się właśnie na grze aktorskiej. Uczestniczyłem w warsztatach teatralnych w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Tam poznałem wiele osób ze środowiska nie tylko teatralnego, ale i właśnie medialnego, filmowego. I można powiedzieć, oni skłonili mnie do zainteresowania produkcją filmową, czyli organizacją całego filmu. Jesteś kierownikiem produkcji, proszę powiedz nam, jakie trzeba spełniać warunki, żeby nim zostać? Przede wszystkim trzeba być odpornym na stres. A tak poza tym trzeba mieć wiedzę teoretyczną, którą właśnie zdobywa się na takich studiach jak organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej na Wydziale Radia i Telewizji. Poza tym